Słuchajcie, moi drodzy, pasowałoby parę słów powiedzieć o zeszłym tygodniu. Jak widzicie, coś tam zniknęło z mojej twarzy. Ciekawe, ile z was będzie zadowolonych, a ile zaraz okrzyknie to, że w brodzie wyglądałem lepiej. W sumie komentarze mile widziane. No bo w końcu wizerunek też jest dla widzów, nie tylko dla autora, prawda? Ale w ramach podsumowania to pamiętacie ostatni odcinek mój roleplay z badaniami IMDA. Chodziło oczywiście o badania sensoryczne naszego agenta, rekrutanta, który trafił do agencji, ubiega się o pracę w tej agencji. Chciałbym wam coś tam troszkę więcej zdradzić, co się pojawi, jakie są moje plany na kolejne tygodnie. Jak słyszycie pewnie, jeszcze trochę wiatr dmucha, ale mam nadzieję, że nie będzie tak bardzo przeszkadzał. Okej. Moment, wezmę sobie coś jeszcze do picia. Okej. Teraz jest fajnie, komfortowo i mogę sobie z wami trochę pogawędzić. Więc tak podsumowując, to co było i to co będzie, to jeżeli chodzi o ostatni odcinek agencji IMDA, bardzo zależało mi na tym realizmie, tak aby można było wyraźnie odczuć tą różnicę postaci, czyli majora, który dokonywał tej rekrutacji, przeprowadzał tą rekrutację i dokonywał przesłuchania naszego kandydata. I chciałbym, żeby właśnie była ta różnica między majorem a doktorem. Też z tego tytułu właśnie pozwoliłem sobie na drobny zarost. Ale musicie wiedzieć, że dużo lepiej się tak czuję ze względu na to, że po prostu jest mi wygodniej. Nie przywykłem do brody. Broda jest dla mnie całkowicie niewygodna i powiem wam, że nie wysypiam się z brodą. Ona kłuje, przeszkadza. Tak więc wolałbym jednak, aby było tak jak teraz. Chyba, że kompletnie nie mam na nic czasu, więc wtedy człowiek idzie na żywioł i nic ze sobą nie robi, poza tym, że doprowadza tylko do jakichś tam podstawowych zabiegów wizerunkowych, aby się ludzie go nie wystraszyli na ulicy. Więc podsumowując jakoś te ostatnie odcinki, które pojawiły się na kanale, to bardzo fajnie przyjęliście odcinek, w którym oklejam was dobrymi słowami. Co ciekawe, co jakiś czas pojawiają się osoby, które zabłądziły w internecie. Pojawiają się na kanale, zresztą to nie jest w sumie mój jedyny problem, chociaż nie nazwałbym tego problemem. Incydent albo nawet zdarzenie, albo jakaś tam drobnostka, o może tak byśmy to trochę obniżyli, żeby nie urosło to jakiejś zbyt wysokiej rangi. Więc czasami pojawiają się osoby, które trafiają na nasze kanały ASMR znikąd, nie wiadomo skąd się wzięły i nie potrafią się w tej rzeczywistości odnaleźć. Najprawdopodobniej nie rozumieją tego. I wtedy zaczynają się różne ciekawe komentarze. Ja najczęściej na nie nie odpowiadam, bo nie ma to najmniejszego sensu. Trudno dla kogoś przygotować odpowiedź, która by w jakiś sposób mu tłumaczyła, jeżeli chodzi o zawartość, content czasu po deszczu, tłumaczyła tą zawartość, dlaczego jest taka, a nie inna. Więc myślę, że jest to kwestia pewnej wrażliwości. Być może są osoby na tym świecie z założenia, które tej wrażliwości w sobie nie odkryły. Być może je to troszkę śmieszy, bo zazwyczaj tego po prostu nie rozumieją. Nie działa to jakoś demotywująco, ale to daje do myślenia. To znaczy, jakby to powiedzieć, utwierdza mnie w przekonaniu, że właśnie ludzie mają różne poziomy tej swojej wrażliwości. Odcinek, oklejam cię dobrymi słowami, przyjął się znakomicie. Dziękuję wam bardzo za tak dużą oglądalność. Mój kanał ma już w
sumie ponad 3000 subskrybentów. Rozwija się nadal bardzo intensywnie, ponieważ te codzienne przerosty widzów są dla mnie najlepszym możliwym wynagrodzeniem. Bardzo lubię na to patrzeć, że jest was już tylu. Kiedyś liczyłem sobie, kiedy pojawi się pierwszy 1000 widzów. Teraz jest już was 3000 ponad i ta strzałeczka dalej tam leci do góry. Bardzo fajne, jest to bardzo miłe. To właśnie znaczy, że po prostu ten content, który dla was przygotowuję, oceniacie jako atrakcyjny i to mnie bardzo cieszy. Wracając do tematu agenta IMDA, to chyba we wcześniejszym odcinku wspominałem, w Stukpaku wam wspominałem chyba, że no są to badania, więc wiecie, tych badań w sieci jest bardzo dużo i ciężko zrobić coś, co tak naprawdę nie powielałoby pewnych schematów. Kiedyś powiedziałem, że można to zrobić ciekawiej lub jakoś tam bardziej oryginalnie na swój sposób. Natomiast badania to badania, więc obojętnie jakbyśmy je robili, to pewne czynności będą się powtarzać. Powiem wam jeszcze, że nie ma się w tym co doszukiwać jakichś tam podobieństw, to nie ma sensu w zasadzie. Każdy autor robi to na swój sposób i no jest to oryginalne, ponieważ jest to wykonane przez określonego autora. Co dalej? Więc trzymając się tych badań, mogę wam powiedzieć, że nasz główny bohater miał wykonywane badania sensoryczne. Jeżeli oglądaliście dość szczegółowo, to zauważyliście, że były badane skronie, czoło, policzki. To wszystko ma znaczenie. Ano takie znaczenie, że w kolejnym odcinku nasz rekrutant będzie przechodził implantację, nie wiem czy dobrze powiem, może zabieg wszczepienia takiego specjalnego sensora, czujnika, nadajnika, odbiornika. Czegoś, co będzie połączone właśnie w tej części zatopione pod skórą i będzie to urządzenie, które będzie odpowiedzialne za lokalizację tego agenta i za formę komunikacji z IMDA. Zabieg będzie oczywiście rozkosznie przyjemny. I wiecie co, nie obiecuję wam nic, ale ten roleplay chciałbym, aby został z kimś nagrany. Nie wiem, czy mi się uda tą osobę do siebie sprowadzić tutaj, abyśmy razem mogli przygotować ten roleplay, ale z waszej strony było dużo takich propozycji, więc aby powstały roleplaye z innymi twórcami ASMR i to mam właśnie na myśli w tym momencie. Chciałbym coś takiego stworzyć. Nie wiem, czy mi się to uda. Mam w sumie oficjalną zgodę Silentii, którą bardzo sobie cenię. Poza tym Silentia, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie, taka oklepana formuła w YouTubie. Silentia, wiesz o co chodzi. Chciałbym, aby to była Silentia, ale z tego co wiem, nie ma za bardzo teraz czasu. I zresztą korespondowaliśmy ze sobą, więc tutaj temat jest chyba troszeczkę, musi być troszeczkę bardziej odłożony na inny moment. Ale pewnie prędzej czy później to nastąpi. Może kiedyś zobaczycie Silentii na moim kanale, albo mnie na kanale Silentii. Więc ten kolejny roleplay chciałbym, aby był wykonany z kimś na tak zwanego crossa. To się chyba nazywa tak fachowo na YouTubie. Cross. Więc ten cross byłby potrzebny w tym kolejnym odcinku, ponieważ przy tak ważnej rzeczy jak zabieg wszczepienia implantu będzie potrzebna mi asysta, która odegra dosyć kluczową rolę właśnie w tym nagraniu i chciałbym właśnie z kimś to zagrać razem. Mam kilka osób na myśli, nawet z kilkoma koresponduję,
nie zdradzę wam szczegółów, bo najfajniej jest wtedy, kiedy wychodzi niespodzianka. Ja dołożę wszelkich starań. Ale dmucha. Ja dołożę wszelkich starań, abyście byli mile zaskoczeni. I mam nadzieję, że mi się to uda. Tuż po zabiegu, no zgodnie z planem, i tak w sumie ubiegając wasze pytania, agent, nasz agent, świeżo upieczony agent IMDA, będzie przygotowywany do pierwszej misji, czyli będzie miał pewne predyspozycje, jeżeli będzie miał te pewne predyspozycje do wykonania tej misji, będzie odpowiednio przygotowany, czyli dostanie odpowiedni ekwipunek oraz odpowiednie rozkazy z komentarzem, czyli z wytłumaczeniem, jak ma zrealizować swoją pierwszą misję. To powinno fajnie wypaść, ponieważ wszelkie rekwizyty już do tego nagrania mam kompletne. Przygotowałem je dużo wcześniej i nie ukrywam, że wynikło to też z pewnego pomysłu jednego z naszych widzów, z moich widzów, który właśnie podrzucił pomysł, aby może przygotować naszego agenta IMDA do misji. Z tymi misjami jest tak, że no też trzeba się zastanowić, w jaki sposób skonstruować ten scenariusz, ale mi się wydaje, że będzie się wam to podobało. Nie wiem, czy słyszycie to tak jak ja, ale jak zerkam na wskazania rejestratora, to ten wiatr jest bardzo, bardzo intensywnie rejestrowany. Taki dodatkowy ambiencik do naszej pogawędki. Dzisiaj to jeszcze nic, ale wczoraj wiało bardzo mocno. Do tego stopnia, że w zasadzie w nocy budziłem się i sprawdzałem, czy wszystko w porządku. Ponieważ przy takich wiatrach to lubią latać różne przedmioty. Więc biorąc pod uwagę, że mieszkam obok takiego bardzo dużego, starego dębu, kwestia jego wewrotności lub ewentualnych porywanych gałęzi wchodziłaby w rachubę, a dookoła jest zaparkowanych sporo samochodów. Dziękuję wam dzisiaj za waszą obecność. Plany na najbliższy czas znacie. Będę chciał przygotować tyle odcinków, jak tylko na ile będzie to możliwe w zasadzie, bo to moje nagrywanie jest w głównej mierze uzależnione od występujących zakłóceń. Poznałem częściowo obyczaje moich sąsiadów. Jestem w stanie już przewidywać mniej więcej, kiedy dany sąsiad wraca w nocy. I to sprawia, że mogę coś sobie zaplanować, ale też sprawia, że mam jakiś ograniczony czas na wykonanie dla was nagrania, więc muszę działać pod, jak zwał, tak zwał, presją czasu. Ta presja czasu nie pomaga i te odcinki chciałbym, żeby właśnie były wykonywane bez żadnego jakiegoś tam nacisku czasowego, czy pod jakąś restrykcją właśnie, że muszę się w czymś zmieścić w jakichś ramach. Ponieważ te najciekawsze rzeczy wychodzą właśnie wtedy, kiedy nie pracuję pod presją. To wszystko się wtedy fajnie układa w jedną całość i prawdopodobnie wam też również bardziej się to podoba. Moi drodzy, jak widzicie, jest coraz głośniej. Dziękuję wam dzisiaj za waszą obecność. Życzę wam spokojnej nocy lub co niektórym jeszcze miłego wieczoru. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnych odcinkach na kanale Czas po deszczu. Trzymajcie się ciepło.